Tak, tak, a ile mamy czasu na rozwiązanie? 10 minut. Dobrze, to robię. Co my tu mamy? Odcinek o rzeczy. Dzisiaj typy mam na zdalnym nauczaniu. Jeżeli chcecie typy ojców, dajcie łapkę w górę i zobaczycie, jakie to typy. Mamo, co się stało? Ty zostałaś ode mnie? Chciałam zapytać, czy chcesz herbaty? Możesz nadać, ale następnym razem wejdź normalnie. To fajnie. Ja właśnie będę robiła zmywarkę. A jaką masz następną? Polski, polski, polski! Super, super, super! Uwielbiam Polski! Dobra. A ja nie lubię matematykę! Dobra, dobra, dobra! W tym kubku może być herbatka? Tak, 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 tak! Pa, 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 pa! Ho, 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 ho. Ale obciach. Ale siara, dobrze, kamerka była wyłączona. Zmywarka, ale gdzie jest moja jeszcze ściereczka do naczyń? A może tutaj ją zostawiłam? Nie ma. Na pewno jest u Michasi. Jak tam wejdę teraz? No nic, muszę kombinować. A idę, tylko Marzena, pamiętaj, po cichu. I nie wpadnij do pokoju. Te drzwi. Co? Oni mają muzyk? Nie, 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 mamo, nie przeszkadzaj. Ale ja muszę ścierkę wziąć, to inaczej pozostawiłam na klatce George'a. Ja tylko po cichu, w ogóle nie będzie mnie widać, nie będę ci przeszkadzał. Asia, masz włączoną kamerkę? Tak. O-o. No i co teraz zamierzasz robić? Ucz się, ucz, ja idę tylko po tą szmatkę. Co teraz? Michasia! Idę na deserto. Michasia! Wyłącz kamerkę na chwilę. Po co? Bo chcę wyjść, a nie umiem. A jak ty się tutaj znalazłaś? No wczołgałam się, bo po tą szmatkę przyszłam. Dobra, to wyłączę na chwilę. Już? No już, szybko, wychodzimy, wychodzimy. Dobra. O, dzięki, Michasia. Udało się. Udało się. Wszystko, wszystko. O nie, co za dzień? Okej, okej. Ups. Tak, proszę pani, już znalazłam to, do widzenia. Uff, nareszcie wolne. To gdzie to było? Teraz zrobimy. O. No i co, skończona lekcja? Tak, właśnie skończyliśmy, a teraz będę robić zadanie. Oto świetnie. Pokaż zeszycik, sprawdzimy wszystko. Ale czy dokładnie zrobiłaś zadanie? My dzisiaj tylko czytaliśmy w podręczniku i robiliśmy zaległe ćwiczenia w ćwiczeniach. No to pokaż te ćwiczenia. Ale przecież dopiero to wypełniam. No to pokaż te wypełnione i niewypełnione. Czy Mikołajek przeczytany? No mamy już to, omawiamy tą lekturę. No to świetnie. A kto był najlepszym przyjacielem Mikołajka? No Ancest. Świetnie. Zdałaś na piątkę. Dobra, pokaż co tam zrobiłaś, muszę to sprawdzić w ogóle. Po co ci telefon? Przecież dopiero teraz zaczęłam robić zadanie domowe. No to co tak powoli ci to idzie? Powoli, bo dopiero się lekcja skończyła. To zmienia postać rzeczy. Ale nie zmienia faktu, że ja chcę to sprawdzić. Pokaż, pokaż. Mistrz ortografii! Gdzie? No jak to gdzie? Tutaj? W ćwiczeniach? To zaczynam już robić. A futrzane przez RZ? To ty nie wiesz, jak się pisze futrzany? Ja już ci tu podpowiem. No jak się pisze futrzany? Skoro pochodzi od wyrazu futro, a tu mamy R. Wiedziałam się dość wkręcić. Wkręcić. No niech ci będzie futro, futrzany. Mamo, co ty dzisiaj wyprawiasz? Michasia, ale co tu są za słowa? Jakie normalne, normalne. No zobacz, tutaj takie dziwne. P.O.wy azardzista, aftowany fartu, historia paowca. Tam czegoś brakuje ewidentnie. Myślę, że to będzie ten mistrz ortografii. Brakuje, mamo, liter C, H, samo H. I wszystko gra. A, to już rozumiem. A czy wszystko zrobiłaś? Niczego nie zapomniałaś?
bo wiesz, zaległości w szkole to niedopuszczalne. I tak właśnie przeleciała cała przerwa przez te twoje kontrole. Oj, nie marudź, nie marudź, ktoś musi mieć rękę na pulsie. Ty i te twoje kontrole. Dobrze, to teraz masz następną przerwę. Lekcję, nie przeszkadzam. A właśnie, zapomniałam, jaką teraz masz lekcję? Przyrodę. O, to pamiętaj, przyroda kończy się w czwartej klasie. Postaraj się o dobrą ocenę. Czy was też ogrodzicie kontrolują, jak mnie mama, to zostawcie łapki w górę. Dobra, stop. Wybieramy owoce na drugie śniadanie. Tyle wystarczy, myślę. Jak to ładnie wygląda. Jak to się stało? O matko. Wszędzie pełno. Muszę to posprzątać. O nie. Może to skleję. Albo i tego w ogóle nie powiem. Co tu się stało? Co tu się stało? No co się stało? Nic, właśnie zaraz ci przyniosę owoce. Idź już na lekcję. Słyszałem, że coś się stukło, co to było? Nie, to w radio takie, wiesz, takie odgłosy, muzyka taka. Zaraz przyciszę, ale idź już. Przecież radio nie gra. No właśnie teraz wyłączyłam, bo stwierdziłam, że będzie ci przeszkadzało w lekcjach. Te takie stuki tam w tym radio. Ohoho. Ohoho, dobra, idę na lekcję. Uff, teraz to trzeba naprawić. Tak. No, chyba jest dobrze. Może się nie zorientuje? No ja bym się nie zorientowała. Wygląda prawie idealnie. No i gotowe. Teraz tylko dam owoce i idę do Michasi. Tak będzie bezpieczniej. Michasiu. Michasiu, mam dla ciebie owoce. Masz jeszcze przerwę? Tak, tak, właśnie się powoli kończy. Teraz będę mieć angielski. Przyniosłam ci drugie śniadanie, pyszne owoce. Sama zobacz. A, mój ulubiony talerzyk. Czemu ten talerz jest taki brudny i poklejony? Nie, wiesz, tata tam musiał pokleić, ale normalnie. Zjedz sobie, póki jeszcze masz przerwę. I ten no. A czy ja czasami nie słyszałam tego talerza? Nie, to było w radio przecież. O nie, mój talerz jest stuk. Co znowu? Chciałaś coś? Ten talerz, dlaczego? On się stukł. Pokaż. Nie no, coś, ty daj go wezmę lepiej. No, to smacznego. No to nieźle, mój ulubiony talerz się rozwalił. Zaczęło się już. No tak, dobra, robimy. Zbieruj się, żeby nie widział, wiesz? Dwa odcinki równoległe mogą mieć dokładnie dwa punkty wspólne. Nie, przecież to jest fałsz! Nie, fałsz! Jesteś pewna? No jestem pewna! To zaznaczaj. Okej. Nie, źle! Dobrze. Ojej, już myślałam, że źle. A tam panikujesz, dobra, następne. Do widzenia, do widzenia! No i co, pani sprawdziła już kartkówkę? Nie, dopiero jutro będą wyniki. To zobaczymy, jak ci poszło. Mam nadzieję, że dobrze. Dobrze, że cię wtedy nie posłuchałam. Oj, tylko raz mi się nie udało. Przez ten jedyny raz mogłam dostać słabszą ocenę. Ojej, ty się ciesz, że ci w ogóle pomagałam. A daj sobie spokój. Już nie chcę nigdy niczyjej pomocy w sprawdzianach i kartkówkach. Tak to jest. Człowiek chce dobrze, a zawsze wychodzi źle. Mamo, moja szkoła, moje oceny, moja nauka. Ja po prostu chciałam jak najlepiej dla ciebie. A czasami nawet może nie wyjść na dobre. Przesadzasz. Dzisiaj mogliście zobaczyć cztery typy mam podczas zdalnego nauczania. A może chcielibyście zobaczyć typy ojców na zdalnym nauczaniu? To dajcie łapki w górę! To na dzisiaj to już tyle! Na razie, pa!